To jest naprawdę ważna ustawa. Ona ma szansę w sposób istotny zmienić relacje między obywatelem a państwem, między obywatelem a przede wszystkim urzędami. Ona po pierwsze ma służyć obywatelom, ma zmniejszyć ryzyko mitręgi. Obywatel do sądu idzie po to, by uzyskać wyrok, a najczęściej uzyskiwał tylko ocenę legalności podjętej decyzji administracyjnej i zbadanie sprawy od strony jakby formalności, formalnego przebiegu wszystkich działań. Podczas gdy oczekiwał i ma prawo oczekiwać, że nastąpi rozstrzygnięcie w jedną lub w drugą stronę. I na tym polega zasadnicza treść tej ustawy, że takie rozstrzygnięcia będą zapadały o wiele częściej, o wiele szybciej. Z mojego punktu widzenia ta ustawa jest także istotna, jest istotna z punktu widzenia kształtowania po prostu zaufania obywateli do państwa. Cieszę się, że w ten sposób także mogę zaznaczyć i swoje szczególne zainteresowanie tym, co się dzieje w sądownictwie polskim, no i jakoś też uwzględniając te szczególne uprawnienia, które prezydent posiada właśnie w odniesieniu do sądów administracyjnych. Dla mnie jest to, nie ukrywam, także i wielkie wyzwanie. Co można zrobić jeszcze więcej z myślą o tym, aby polski wymiar sprawiedliwości i sądownictwo po prostu było bardziej, tak powiem, nastawione na obywateli. Także jestem przekonany, że ustawa, którą za chwilę podpiszę, tak naprawdę w sposób bardzo poważny służy nowocześniejszemu państwu polskiemu. Dziękuję bardzo.